W Wielkiej Brytanii nowe technologie ograniczą śmiertelność na drogach do zera najpóźniej w 2050 roku. Technologia ograniczania prędkości może niebawem zostać wprowadzona jako obowiązkowa dla wszystkich pojazdów sprzedawanych w Europie od 2022 roku. Nowe przepisy zostały na razie tymczasowo wprowadzone w UE. Brytyjski Departament Transportu poinformował, że pomimo Brexitu system będzie miał zastosowanie również w Wielkiej Brytanii. Jak podaje BBC, zwolennicy przepisów argumentowali, że zastosowanie nowych technologii realnie wpłynie na ograniczenie prędkości, a to spowoduje spadek liczby wypadków samochodowych, w tym spadek liczby wypadków śmiertelnych. Organizacje charytatywne zajmujące się bezpieczeństwem na drogach określiły przepisy jako przełomowe. Środki bezpieczeństwa zatwierdzone jak dotąd przez Komisję Europejską obejmują inteligentne wspomaganie prędkości ISA, zaawansowane hamowanie awaryjne i technologię utrzymywania pasa ruchu. UE twierdzi, że nowy program może pomóc w uniknięciu 140 tysięcy poważnych wypadków do 2038 roku, a ostatecznie ma na celu ograniczenie śmiertelności na drogach do zera najpóźniej w roku 2050. W systemie ISA samochody za przy pomocy GPS-a i mapy cyfrowej pojazd o tym, jakie jest ograniczenie prędkości. System może łączyć się z kamerą wideo, mającą funkcję rozpoznawania znaków drogowych. Nowa technologia jest już dostępna w części nowych modeli samochodowych takich marek jak Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën, Renault czy Volvo.